Siema, siema, kochani. Dzisiaj zajmiemy się wanilią. Moja rośnie w ziemi uniwersalnej z domieszką perlitu w dwóch kubkach przezroczystych. To znaczy rośnie w jednym, drugi kubek jest po to, żeby podczas podlewania woda spływała do tego drugiego, żeby jej nie przelewać. To jest storczyk. Posiada korzenie powietrzne, jak i te, które znajdują się w ziemi, jak widzicie, widać dokładnie przez ten przezroczysty kubek. Widać też wodę. I tutaj taka ciekawostka. Te korzenie powietrzne, które nie przyczepiły się nigdzie, one zamarły, uschły, a te, które przyczepiły się do tego palika, są ładne, zielone. No i tutaj dalej, gdzie już widać, nie przyczepiła się, korzenie zaczynają zamierać. Dlatego ona musi się wspinać, ona musi mieć podporę po to, żeby te korzenie, jak widzicie, fajnie się owijają wkoło tego palika. Są ładne, zielone, zdrowe. Dlaczego to jest dwuletnia sadzonka? Dlaczego ona jest taka mała? Dlatego, że próbowałem ją uprawiać w różnych miejscach, i na parapecie okna południowego, i na parapecie północnym, i na zewnątrz latem, i w szklarni latem. Powiem Wam, na zewnątrz nie nadaje się kompletnie, w szklarni też, i choć temperatura latem w szklarni sięga nawet 30-35 stopni, to jednak te zimne noce po 10 stopni, nawet jak nocą jest 12-15, zdecydowanie wychładza roślinę i ona przestaje rosnąć. Próbowałem trzymać tamtym latem 4 miesiące w szklarni i nie urosła nic. Dopiero po przyniesieniu do domu postawiłem na parapecie okna południowego. Wtedy zaczęła fajnie, fajnie ruszyła i zaczęła rosnąć. No moja tutaj tak brzydko się zawinęła, będę chciał to obciąć i uzyskać przynajmniej dwie sadzonki. To, co jest w ziemi, to, co jest ukorzenione, zostanie i powinno gdzieś z oczka powinna wybić nowa roślinka. Jak przeprowadzić cięcie? No, trzeba znaleźć przynajmniej jeden korzeń powietrzny, ja tutaj mam. I z tego korzenia na pewno się ukorzeni i będę miał już fajną, prostą sadzonkę. Oczywiście palik jest niezbędny, jak mówię, ona musi się wspinać i jak widzicie, te korzenie powietrzne fajnie się owijają o ten palik. No dobra, idę po sekatorek i będziemy ciąć. No i jestem z powrotem przy mojej wanilii. Jak powiedziałem, jeden korzeń powietrzny jest potrzebny do ukorzenienia. Ja tu chyba utnę ją w tym miejscu. Tak. Tak wygląda. Taka sadzoneczka. Korzeń jest, powinna się przyjąć. Posadzę na głębokość tego miejsca, tak żeby korzeń i jeden liść był pod ziemią, a cała góra. No i tutaj jeszcze spróbuję uzyskać dwie sadzonki. Zrobię tak, żeby jeden liść, żeby miała sadzonka miała dwa liście, czyli cięcie tutaj. I jeszcze jedną sadzonkę może uzyskam z tego. Tak. Cięcie w tym miejscu. No i ten korzeń jest wrośnięty tam głęboko.
ta roślinka już zostaje, ona jest ukorzeniona już dawno. Tutaj mamy jedną. No nie chciałbym tego ciąć, korzenia, tylko spróbuję to wyciągnąć. Nie, on jest głęboko wrośnięty. Jest. Dobra. Czyli ta roślinka zostaje tutaj. Wyszły dwie sadzonki. No i ta duża. Zaraz posadzę to w ziemię. Ziemia uniwersalna z domieszką perlitu. Już może nie kubek plastikowy, a jakaś fajna doniczka. I zaraz pokażę Wam, jak to wygląda. No więc tak to wygląda. Stara roślina została tu, gdzie została, tu, gdzie jest. Tutaj uzyskałem dwie sadzonki. Jak możecie zauważyć, jeden liść znajduje się pod ziemią, drugi wystaje. Na razie doniczka produkcyjna. Musi się roślinka ukorzenić, dopiero będzie można ją przesadzić do innej. No i ta roślina tak się prezentuje. Nawet udało mi się powijać te korzenie powietrzne o nowy palik. Teraz będzie miała jeszcze sporo podpory. Będzie mogła sobie pociągnąć te spokojnie 30 cm w górę. Podsumowując, podlewanie raz w tygodniu, nawożenie nawozem wieloskładnikowym, no i zdecydowanie uprawa w domu, okno południowe, wschodnie, zachodnie, południowe lekko przycienione, no nie wiem, przez jakieś drzewa, tak żeby nie narazić rośliny na poparzenia, na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, bo przez szybę wiadomo, jest gorąco. Tak się prezentuje. To tyle z dzisiejszego filmu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć!